świadomi, że Pan Jezus, obecny w Najświętszym Sakramencie, czeka na każdego z nas, że On jest najlepszym przyjacielem i wychowawcą. Od jakiegoś czasu w naszym sanktuarium Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu wotum wdzięczności za świętego Jana Pawła II rozdajemy młodzieży pięknie wydane książeczki nawiedzenie Najświętszego Sakramentu. Obecnie rozdajemy również poradnik modlitwy dla młodych. Są to książeczki o formacie kieszonkowym. Gdy przybywacie do naszego sanktuarium w Toruniu, śmiało o to proście i dajcie dobrej młodzieży. Niech rosną na wielkich Bożych ludzi, wielkich Polaków. Te książeczki to jest nasz dar dla młodzieży, dla przyszłości ojczyzny i świata. Prosimy o współpracę i dziękujemy za nią. 10 minut po 12, czas na spotkania z Biblią. Walna, suwerenna, autonomiczna moja decyzja, a z naszej strony tu tych i Kancelarii Prezydenta, i Solidarności, i strony rządowej ministerialnej obowiązkiem, tak my to postrzegamy, jest poinformować o tych wszystkich możliwościach każdego z nas. Mówi pani redaktor, że 83 osoby chce natychmiast przejść. Ja mówię o tym, że 17%, czyli odwracam tą trochę sytuację i już nie mówię, że wszyscy po prostu przejdziemy jednego dnia, tak, tylko mówię, ale 17% pozostaje. Może, znaczy pozostaje 6. Pozostaje 17% i dłużej pracuje, tak, w tej chwili, mimo tego wydłużonego wieku emerytalnego. Czyli dla kobiet to jest w tej chwili 61 lat i 6 miesięcy i te 17%, bo z tego jest znaczna część kobiet, pozostaje jednak i pracuje dłużej. Pani minister, czy potrzebne są dodatkowe zachęty w związku z tym dla pozostałej grupy tych 83? Przede wszystkim jest potrzebna informacja i taki spokojny przekaz, że te zmiany, które zostały zaproponowane i wejdą od 1 października, to nie jest nic, co się stanie na chwilę i za chwilę będzie zmienione, że to jest pewien konstans, który będzie obowiązywał i nie ma obaw co do tego, że ktoś to zmieni i że każdy rok dodatkowej pracy to jest wzrost świadczenia o 8%. Tak, takie są liczenia, żeby po prostu takie były i że obecny algorytm obliczania świadczenia premiuje dłuższe pozostawanie na rynku pracy i w zatrudnieniu. Jeżeli pani redaktor się pyta, czy będzie to zagrożenie dla finansów publicznych, to oczywiście skutki finansowe wprowadzenia tej regulacji zostały bardzo dokładnie policzone. Tu jest margines bezpieczeństwa nawet na sytuację taką, w której 100% zdecydowałoby się przejść na te świadczenia, więc jest zabezpieczenie, ale równocześnie mamy bardzo dobrą sytuację na rynku pracy, co nie pozostaje bez znaczenia, bo wartość tego pracownika, który wchodzi na rynek pracy, ale tego, który był od wielu lat i jest w wieku przedemerytalnym czy emerytalnym, również wzrasta. Dla nas ten wzrost wynagrodzeń też jest ciągle kuszący, bo możemy liczyć, że ten pracodawca, który do tej pory szukał może młodych rąk do pracy, zastanowi się, że te doświadczone i spracowane ręce dzisiaj są też bardzo atrakcyjne i bardzo ważne. Dotyka pani minister kilku kwestii, o których chciałabym, żebyśmy właśnie szczegółowo powiedziały, bo to są takie wątpliwości, jakie także w naszych materiałach, które przygotowujemy na potrzeby audycji, zgłaszają po prostu Polacy. Tak zapytani, tak zwyczajnie na ulicy Polacy. Na przykład oni właśnie mówią, że podstawową obawą, jaką mają, jeżeli chodzi o to przechodzenie lub nieprzechodzenie przy podejmowaniu decyzji na emeryturę, jest to, że
jeżeli zmieni się sytuacja polityczna, tego się każdy jakoś tam obawia, to zmieni się również znowu wiek emerytalny. Na przykład no, mieliśmy przecież takie sygnały ze strony Platformy Obywatelskiej, że trzeba ten wiek urealnić. Urealnić jest odbierane jako znowu podwyższyć. Nie ma właśnie takich obaw, jak tych ludzi do tego właśnie przekonać, że jednak to będzie stabilne. Ja myślę, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, w ogóle Prawo i Sprawiedliwość, pokazuje swoją wiarygodność przez realizację swojego programu, który prezentował podczas kampanii wyborczej. Ja tu nie mogę powiedzieć, że mam gwarancję, że inna władza zachowa się w sposób odpowiedzialny, bo jeżeli chodzi o odpowiedzialność zachowań, to ten system emerytalny powinien być tym systemem, który daje nam to poczucie bezpieczeństwa na wiele lat. To nie jest system, który powinien być targany niepewnościami z częstotliwością kampanii wyborczych, tak? I on potrzebuje spokoju i tej stabilności. I powinni to wszyscy politycy w Polsce zrozumieć. My powiedzieliśmy wyraźnie też, tak? Możesz przejść na emeryturę w wieku 60 i 65 lat. Gwarancję osiągnięcia i wypłacalności minimalnej emerytury masz jednak wtedy, kiedy masz wypracowany co najmniej 20-letni staż pracy dla kobiet, 25-letni dla mężczyzn i wtedy otrzymasz tą minimalną emeryturę, która wynosi dzisiaj 1000 zł brutto, a więc nie jest to wysokie świadczenie, ale równocześnie ci, którzy nie spełniają tego warunku wymaganego stażu, a osiągną wiek, mogą przejść na to świadczenie emerytalne, ale dostaną je zgodnie z tym, ile sobie odłożyli tych składek i jak długo będą to świadczenie emerytalne odbierać. A więc to świadczenie będzie jeszcze niższe. Naszą też ambicją, prowadząc tą kampanię informacyjną Godny wybór, przywrócenie wieku emerytalnego, jest również nie tylko akcja informacyjna, która jest adresowana dla osób, które będą za chwileczkę podejmować swoje decyzje emerytalne, ale w ogóle szersza akcja informacyjna, żebyśmy znacznie wcześniej myśleli o swojej przyszłości emerytalnej, o swojej przyszłości na starość, bo to dzisiaj zbieramy te lata do przyszłego swojego świadczenia emerytalnego. Tak, ona pokutuje taki tak, pogląd, czyli to zatrudnienie śmieciowe, praca na czarno, czyli ta nieoskładkowana praca, to wszystko jest ważne. No to dobrze, że pani minister o tym powiedziała, praca na czarno, czyli umowy śmieciowe, tak? Bo chciałabym, żebyśmy jeszcze poszukali trochę innych przyczyn, może obiektywnych, może trochę zewnętrznych. Mianowicie, czy nie jest też taki, że to też nie są obawy tych osób, które właśnie decydują zostać czy przejść na emeryturę, że warunki zatrudnienia, warunki pracy są trochę niedopasowane do potrzeb tych osób. Ja tutaj mam na myśli zarządzanie wiekiem, tak, srebrną ekonomię, czyli to jest na pewno w Polsce bolączka, ogromna bolączka i ci ludzie się tego obawiają. Czy można, czy ministerstwo podejmuje działania, które miałyby w jakiś sposób zmienić tutaj te postawy tak naprawdę pracodawców, tak, bo o nich tutaj chodzi, wobec osób starszych, żeby oni mogli pozostawać dłużej. Rzeczywiście to zarządzanie wiekiem, to też jest słabość polskich firm. Ja myślę, że dotychczasowa sytuacja na rynku pracy być może nie wymuszała tej umiejętności takiego skutecznego zarządzania wiekiem, ale przy dzisiejszym rynku pracownika to są zupełnie inne okoliczności i ja liczę na to, że ci, którzy narzekają na ten brak pracownika, potrafią skutecznie wykorzystać to, że z wiekiem te miejsca pracy powinny dawać większe gwarancje bezpieczeństwa, ochrony, brać pod uwagę, że ta wydajność tego pracownika w sensie fizycznym jest dzisiaj być może mniejsza, bo on ma swoje lata, natomiast on nadrabia tą swoją wartość, tym swoimi kompetencjami, swoim dużym doświadczeniem. Lojalnością wobec pracy. On jest przywiązany, to jest pracownik, który nie myśli, że dzisiaj z powodu wzrostu wynagrodzenia o 200-300 zł on zmieni pracodawcę, bo on w tym zakładzie, on tu i w tym otoczeniu przepracował tyle lat, więc warto to wykorzystać. No, no budujemy też tą politykę senioralną, ale to mówimy o tych, którzy zakończyli swoją aktywność zawodową. Te miejsca pracy powinny być dostosowane do potrzeb pracownika w zależności od tego, w jakim on jest wieku, w jakim on jest też stanie zdrowia.
Dobrze pani minister powiedziała o stanie zdrowia, bo to jest kolejny taki element, bo może właśnie przyczyną, dla której jednak efektywny wiek tak naprawdę przechodzenia na emeryturę to 53 lata, jednak tak to jest, to czy może przyczyną nie są warunki zdrowotne albo rodzinne, czyli te wymóg opiekowania się starszymi członkami rodzin, albo powiedzmy wnukami, tak, w obecnej sytuacji. Czy to też nie jest przyczyna, jak tu powinna być pewna kompatybilna, wydawałoby się, polityka, na przykład z resortem zdrowia, tak, żeby to... Ależ oczywiście to jest wszystko niezwykle spójne. W znacznym stopniu ocena stanu zdrowia wpływa jednak, czy stan zdrowia wpływa na te nasze decyzje. Jeżeli popatrzymy jednak na to, że w tej grupie pozostających dłużej w pracy są głównie kobiety i one dłużej pozostają, dłużej niż rok i do dwóch lat, a mężczyźni znacznie mniej i też w badaniach mamy takie dane, które mówią o tym, że mężczyzna nawet wiedząc o tym, że jego świadczenie będzie wyższe, nie decyduje się na pozostanie pracy. Nie wynika to pewnie z tego, że kobiety są znacznie bardziej pracowite od mężczyzn, to jestem daleka od takich wniosków, tylko że o tym może decydować stan zdrowia i to zróżnicowanie, że mężczyźni idą w wieku 65 lat i ten stan zdrowia nie wszystkim też pozwala na to, żeby mogli pracować. I to jest ten czynnik, o którym mówimy, że sam zdecydujesz, czy możesz dłużej też pracować. Jeżeli mówimy, że żyjemy dłużej, bo żyjemy dłużej, to pojawia się też taki czynnik, czy pozostajemy dłużej w takiej pełni zdrowia. To jest to, że żyjemy dłużej, ale w jakim stanie zdrowia żyjemy, że chcemy być coraz dłużej też sprawni, więc tu rzeczywiście i sprawność, dostępność do usług zdrowotnych i profilaktyka i rehabilitacja ma istotne znaczenie, bo jeżeli oczywiście nie będziemy my pewnym schorzeniom zapobiegać znacznie wcześniej niż wtedy, kiedy one nas dopadają w sposób już nieodwracalny, no to wtedy już za późno. Te działania to są absolutnie interdyscyplinarne i takie też, powiedziałabym, międzyresortowe. Również, tak jak pani redaktor powiedziała, ta sytuacja rodzinna czasami i wychodzi to w badaniach bierności zawodowej kobiet, konieczność sprawowania opieki nad chorymi, przewlekle chorymi członkami rodzin, często rodzicami, powoduje, że właśnie kończymy tą naszą aktywność zawodową, bo musimy sprawować tą opiekę albo chcemy sprawować też opiekę i tu jest różne są uwarunkowania, albo tak jak mówiliśmy, chcemy wesprzeć też nasze dzieci, pomóc w wychowywaniu wnuków. I ja też mówię wtedy, że no trochę tym powrotem do tego wieku emerytalnego trochę przywracamy ten potencjał opiekuńczy, który też jest nam potrzebny. W związku z tym wracamy do tego punktu wyjścia. To jest zawsze indywidualna decyzja, którą opieramy o nasze oczekiwania co do otrzymania wysokości świadczenia emerytalnego, stanu zdrowia, sytuacji ogólnej, indywidualnej pozycji na rynku pracy, sytuacji rodzinnej i też planami co do chęci odpoczywania, bo też mogą być takie decyzje. Powiedzieliśmy, pracowaliśmy długo i ciężko i teraz przychodzi taki czas, że jednak stan zdrowia nie pozwala mi, chcę odpocząć, chcę wesprzeć swoją rodzinę. No to powiedzmy pani minister o jeszcze jednej rzeczy, na koniec o okresie ochronnym, dlatego że pani też o tym informuje, że po obniżeniu wieku emerytalnego ten okres będzie nadal trwał, no i że to też powinno być zachętą dla osób, które mogłyby zdecydować o tym, żeby zostać na rynku pracy. Proszę kadry do Ameryki wyjaśnić, jak z tym trwaniem. Mówimy tak, że bezpieczna praca jest do emerytury, a więc pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. I ten, jeżeli ta część tej osłony przed zwolnieniem emerytalnym została wykorzystana przed osiągnięciem tego wieku albo wydłużonego, albo tego wieku emerytalnego, to ta pozostała część tej osłony. Po co jej Europa, tej Edzi? Edzia poleciała do Ameryki, wybrała sobie Amerykę, że ze względu na Alanka, bo to cyganek ładny, ale to wierzmy, to zastanawiali się, a to cygana, to Murzyna, to tak. Polacy katolicy mają nie po kolei w głowie. Będą się zastanawiali, a że to to, a że to tam. Zwiększyć ten wskaźnik 17%
o którym mówimy, że do tej pory 17% osób po osiągnięciu wieku emerytalnego pozostaje dalej na rynku pracy. No właśnie, czyli na pewno jeszcze jak będzie koniec tej kampanii, ona kończy się w połowie czerwca mniej więcej, postaramy się, mam nadzieję, uda nam się podsumować, jak to wyglądało w całym kraju. Dzisiaj dziękuję uprzejmie za rozmowę. Moim gościem była minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Ja również dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Do widzenia. Polskie Radio 24. 24 minuty dokładnie po południu. Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier rozpoczął wizytę w Polsce. Niemiecki szef państwa odwiedza Warszawę po 2 miesiącach od swojego zaprzysiężenia. Już za chwilę spodziewana jest konferencja prezydentów Niemiec i Polski, którą będziemy dla państwa w Polskim Radiu 24 transmitować, a dziś prezydenci mają rozmawiać m.in. o przyszłości Unii Europejskiej, o polityce wschodniej, relacjach z USA, o kryzysie migracyjnym i prawach Polonii w Niemczech. Nie rozumiem. Prezydenci Polski i Niemiec mają już za sobą rozmowę w cztery oczy. Jak zapowiadał szef gabinetu prezydenta, minister Krzysztof Szczerski, przywódcy mieli rozmawiać przede wszystkim o przyszłości Unii Europejskiej. Tego, jak zachować jedność i spójność Europy, która jest i w interesie Polski, i w interesie Niemiec. W jaki sposób też polsko-niemiecka współpraca może być dzisiaj kształtowana w kontekście nowego prezydenta Francji. Wizyta prezydenta Niemiec to także okazja do poruszenia trudnych tematów we wzajemnych relacjach. To kryzys migracyjny, prawa Polaków w Niemczech i sprawa gazociągu Nord Stream 2. Szczególnie ta ostatnia kwestia dzieli oba kraje, nie kryje Krzysztof Szczerski. To jest ta różnica, także my jesteśmy w tym przypadku adwokatem interesu europejskiego, strona niemiecka jest adwokatem interesu własnego i ewentualnego interesu dwustronnego między Niemcami i Rosją. Po południu obie pary prezydenckie odwiedzą na Stadionie Narodowym warszawskie targi książki. Udział w tej imprezie ma służyć nie tylko pogłębianiu relacji kulturalnych, ale też budowaniu empatii i wzajemnego zrozumienia w kontaktach politycznych. Karol Darmoros, Polskie Radio. Przewidziano dziś również spotkanie pierwszych dam oraz rozmowę w cztery oczy. Za chwilę powinna odbyć się konferencja prasowa prezydentów Niemiec i Polski. Tę konferencję będziemy dla państwa transmitować. Na zegarach już prawie 26 minut po 12. Bartek Wasilewski w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Czas więc na przegląd portali. Na początek dobre wiadomości, które docierają ze szpitala wojskowego w Bydgoszczy, gdzie przebywa Tomasz Golob, nasz najlepszy żużlowiec. Odzyskał czucie głębokie w nogach. Oznacza to, że zdaje sobie sprawę złożenia nóg, czuje też dotyk lekarzy i rehabilitantów. Przed operacją czucia głębokiego w ogóle nie było. Później pojawiało się sporadycznie. Teraz mogę jednak powiedzieć, niestety, że Tomasz zaczął odpowiadać. Dużo ludzi na raka umiera. I bardziej zdecydowanie, a to oznacza, że jest z nim coraz lepiej. Powrót czucia głębokiego daje cień nadziei na powrót pełnego czucia w nogach, zdradza profesor Marek Harat w rozmowie z Przeglądem Sportowym. Tomek może równie dobrze zatrzymać się już na tym etapie i już nigdy nie odzyskać pełnego czucia, jak również za kilka lat stanąć może jednak o własnych siłach. Najważniejsza wiadomość jest taka, że ostatnie badania potwierdziły, że rdzeń nie jest zupełnie przerwany, dodaje profesor Harat, o czym więcej na stronach Przeglądu Sportowego, przeglądsportowy.pl. A my zaglądamy teraz do Łodzi. Jutro na ulicę miasta wyjedzie Animal Bus MPK. To element kampanii informacyjnej przewoźnika dotyczącej przewozu zwierząt. Podróż tramwajami i autobusami może być dla zwierząt bardzo nieprzyjemna, przekonuje Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. Spółka rozpoczęła właśnie kampanię Nie stresuj psa w MPK. Jednym z jej elementów będzie wysyłanie na ulicę Łodzi tak zwanego Animal Busa, czy też basa, w którym będzie można się dowiedzieć, jak bezpiecznie podróżować z pupilem. O tym, co zrobić, aby pies czuł się komfortowo podróżując w dużej grupie osób, opowiedzą dla bezdomnych zwierząt, które jest współorganizatorem akcji. Przy okazji będzie można również zaczipować pupila, o czym więcej na stronach Dziennika Łódzkiego, dziennikłódzki.pl. A my na koniec zaglądamy do Krakowa. Na dachu teatru imienia Juliusza Słowackiego zamieszkają pszczoły. Staną tam konkretnie dwa ule. Miód, który pszczoły z nich wytworzą, najprawdopodobniej posłuży jako prezent dla sympatyków i gości teatru. Jak ważne i potrzebne są pszczoły, mówi dyrektor teatru Krzysztof Głuchowski. Teatr uroczyście zainauguruje pszczelarską mini działalność 28 maja
podczas Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Pszczoły na dachu instytucji nie będą zagrażać ludziom. Nektar będą zbierać z roślin na pobliskich plantach oraz tych sadzonych na terenie wokół budynku teatru. Wokół teatru Zarząd Zieleni Miejskiej sadzi różne rośliny. Dadzą one nie tylko efekt estetyczny, ale i miód. O czym więcej możemy przeczytać na stronach portalu samorządowego, portalsamorządowy.pl, a my przypominamy, że 28 maja wszyscy ci, którzy udadzą się do teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie, dostaną także i miód. Bartek Wasilewski, bardzo dziękuję. To był przegląd portali. Za niecałą minutę 12.30. Informacje dnia w skrócie w Polskim Radiu 24. Przypominamy, prezydent Niemiec oraz małżonko rozpoczęli wizytę w Polsce na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Niemiecka para prezydencka została oficjalnie powitana przez prezydenta Andrzeja Dudę wraz z małżonką. Dziś przewidziano spotkanie prezydentów, spotkanie pierwszych dam, rozmowę w cztery oczy. Obaj prezydenci wezmą udział w plenarnej dyskusji. Lada moment powinna rozpocząć się konferencja prasowa obu prezydentów. Te konferencje będziemy w Polskim Radiu 24 dla Państwa transmitować. Zbliża się 12.30, kalendarz dziś 19 dzień maja. Informacje dnia w skrócie. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier rozpoczął wizytę w Polsce. Niemiecki szef państwa odwiedza Warszawę po 2 miesiącach od swojego zaprzysiężenia. W trakcie trwających rozmów z prezydentem Andrzejem Dudą ma rozmawiać m.in. o przyszłości Unii Europejskiej, polityce wschodniej, relacjach z USA, kryzysie migracyjnym i prawach Polonii w Niemczech. Prezydenci Polski i Niemiec mają już za sobą rozmowę w cztery oczy. Jak zapowiadał szef gabinetu prezydenta, minister Krzysztof Szczerski, przywódcy mieli rozmawiać przede wszystkim o przyszłości Unii Europejskiej. Tego, jak zachować jedność i spójność Europy, która jest i w interesie Polski, i w interesie Niemiec. W jaki sposób też polsko-niemiecka współpraca może być dzisiaj kształtowana w kontekście nowego prezydenta Francji. Wizyta prezydenta Niemiec to także okazja do poruszenia trudnych tematów we wzajemnych relacjach. To kryzys migracyjny, prawa Polaków w Niemczech i sprawa gazociągu Nord Stream 2. Szczególnie ta ostatnia kwestia dzieli oba kraje, nie kryje Krzysztof Szczerski. To jest ta różnica. Także my jesteśmy w tym przypadku adwokatem interesu europejskiego, strona niemiecka jest adwokatem interesu własnego i ewentualnego interesu dwustronnego między Niemcami i Rosją. Po południu obie pary prezydenckie odwiedzą na Stadionie Narodowym warszawskie targi książki. Udział w tej imprezie ma służyć nie tylko pogłębianiu relacji kulturalnych, ale też budowaniu empatii i wzajemnego zrozumienia w kontaktach politycznych. Karol Dermoros, Polskie Radio. Do godziny 15 PKP PLK przewiduje utrudnienia w ruchu kolejowym w Wielkopolsce po uszkodzeniu trakcji w okolicach Trzemeszna. Pociągi dalekobieżne między Poznaniem a Gdynią i Olsztynem skierowano na objazdy. Kursują też autobusy zastępcze. Między Wydartowem a Trzemesznem podczas przejazdu pociągu towarowego nastąpiło uszkodzenie sieci trakcyjnej i pantografu lokomotywy. Przyczyny bada specjalna komisja. Na miejscu pracują ekipy naprawcze. Awaria spowodowała duże utrudnienia zarówno w ruchu lokalnym, jak i regionalnym. Pociągi dalekobieżne z Poznania do Olsztyna i Gdyni kursują przez Wrześnie, Barłogi i Inowrocław. Z kolei na odcinku Gniezno-Mogilno wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Na najbliższą środę ratownicy medyczni zapowiadają początek akcji protestacyjnej. Domagają się takich podwyżek jak pielęgniarki. 1600 zł brutto po 800 zł przez 2 kolejne lata. Resort zdrowia proponuje połowę tej kwoty, czyli 400 zł już od lipca. Przez 2 pierwsze tygodnie akcja protestacyjna ma polegać na oflagowaniu i oplakatowaniu jednostek systemu ratownictwa, ale potem ma zmienić formę. Jednak chorzy nie ucierpią na tym proteście, mówi Roman Badach-Rogowski, przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego. Pacjent nie może na tym cierpieć. Pacjent nie może być zakładnikiem naszej niedoli, bo w tym momencie byśmy skazali pacjenta na to, na co my jesteśmy skazani. Natomiast takie kroki, które dadzą się odczuć tym, którzy zarządzają systemem, tym, którzy tym systemem dowodzą. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł ma nadzieję, że dojdzie do porozumienia z ratownikami. Zapewnił, że resort przystąpi do realizacji proponowanych podwyżek. Po prostu przystąpimy do realizacji tych podwyżek, które zostały zapowiedziane i mam nadzieję, że środowisko odbierze to pozytywnie, ponieważ trudno sobie wyobrazić, żeby systematyczne podwyżki, które planujemy rozpocząć już od lipca tego roku, żeby nie zostały odebrane jako krok w dobrą stronę. W resorcie zdrowia trwają prace nad upaństwowieniem systemu ratownictwa medycznego, zagwarantowaniem etatów i 3-osobowych zespołów ratowniczych.
W Bolonii weterani II Korpusu Polskiego uczcili wyzwolenie miasta i poległych żołnierzy. Uroczystość odbyła się w 72. rocznicę walk o Bolonię na polskim cmentarzu wojennym, gdzie spoczywa 1432 żołnierzy II Korpusu. W uroczystościach wzięli udział weterani armii generała Władysława Andersa, przedstawiciele rządu, sejmu i instytucji historycznych, a także harcerze. Na cmentarz w Bolonii przyjechał m.in. porucznik Władysław Dąbrowski, by oddać hołd dowódcy i swoim poległym kolegom. Nasz dowódca pułku jest pochowany najbliższych rzędów, pułkownik Zbigniew Kiedarz. Na tym cmentarzu dużo spoczywa moich kolegów, nawet więcej niż pod Monte Cassino. Naprawdę chyba nie na darmo oddali swoje życie. Pokazaliśmy, że jednak my Polacy, mimo żeśmy przeszli syłki, walczyliśmy do końca o ojczyznę. W bitwie bolońskiej zginęło około 300 polskich żołnierzy. W podziękowaniu za wyzwolenie miasta 9 Batalion Strzelców Karpackich uzyskał miano bolońskiego, a 17 dowódców otrzymało honorowe obywatelstwo miasta. Wyzwolenie Bolonii miało duże znaczenie dla ostatecznej klęski Niemiec na froncie włoskim. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Dzień dobry, przed mikrofonem Michał Strzałkowski. Zapraszam na magazyn Świat w południe. Razem ze mną w studio pan Artur Wróblewski, amerykanista z uczelni Łazarskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry. Przyjrzymy się Stanom Zjednoczonym zatem, gdzie Donald Trump, no chciałem powiedzieć, tłumaczy się cały czas z odwołania szefa FBI Jamesa Comeya i z tego, co dzieje się wokół śledztwa, które miałoby zbadać, czy rzeczywiście w kampanii wyborczej prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych w ubiegłym roku były jakieś rosyjskie próby wpływania na przebieg tej kampanii. Dlatego mówię, że nie do końca mogę powiedzieć, że się tłumaczę, bo na pytanie dziennikarza CNN na konferencji prasowej odpowiedział krótko, kiedy dziennikarz zapytał, co pan ma do powiedzenia, nic, poruszał następne pytanie. Ale wiemy już, że będzie specjalny, powołany przez zastępcę prokuratora generalnego, specjalny taki prokurator, który obejmie nadzorem to śledztwo. Co to zmienia w tej sytuacji, że pojawi się? Demokraci nawoływali już od ubiegłego tygodnia o to, żeby powołać takiego specjalnego nadzorcę. Pojawi się specjalny nadzorca, jak on powiedział, czyli właściwie teoretycznie apolityczny, niezależny badacz, który przeprowadzi takie śledztwo czy dochodzenie, prawda, w Polsce. Policja bądź prokurator powołuje śledztwo, wszczyna właśnie śledztwo, dochodzenie i on będzie zbierał dowody po to, żeby stwierdzić, czy ktoś w tej sprawie jest winny, w jakiej sprawie. Mianowicie tego collusion, czyli tej współpracy grupy Trumpa, która doprowadziła do jego wygranej z Rosjanami, ale tam jest napisane w tym dokumencie, który Rod Rosenstein podpisał, czyli z Departamentu Sprawiedliwości, jest to wiceprokurator, bo Jeff Sessions nie może uczestniczyć w tym badaniu, ponieważ jest podejrzany o spotkania. Skłamał, mówiąc w czasie przesłuchania w Senacie, że nie miał żadnych kontaktów z Rosjanami, a dwa razy z Sergiejem Kislyakiem rozmawiał, o czym wiemy, ale cisza. Sergiej Kislyak, dodajmy, to jest ambasador rosyjski w Stanach Zjednoczonych. Tak. Tych kontaktów było według różnych źródeł 18. 6 czy 8 właściwie rozmów telefonicznych i 12 wymian e-maili, prawda, bądź wiadomości tekstowych, SMS-ów między grupą Trumpa a Rosjanami. Dokładnie nie wiemy, o czym ci panowie rozmawiali. Podobno rozmawiali o powstrzymywaniu Chin, o walce z ISIS oraz o być może dogadaniu się w celu nawiązania ponownie współpracy ekonomicznej, czyli może zniesienia sankcji. Ale przypomnijmy, wiemy, że w trakcie kampanii wyciekały e-maile ze sztabu Hillary Clinton, no i tak, część tropów wieść ma właśnie do Rosji. Pytanie jest, czy tutaj mogła być jakaś rozmowa między właśnie ludźmi Trumpa a Rosjanami. Pomożecie? Pomożemy. Jak pomożecie nam załatwić Hillary Clinton, to my wam wtedy, prawda, odblokujemy te sankcje i damy kawałek na przykład Syrii, wy nam dacie północną Rożawę i wam też damy na przykład Ukrainę i tak dalej. Chodzi o to pewnie, o wyłapanie tych rozmów, czy to jest nagrane, czy nie. Ja sądzę, że jeśli były takie rozmowy, to w Moskwie na Kremlu leżą te kasety, czy te taśmy prawdy i nigdy nie wyjdą na wierzch, prawda? Natomiast zobaczymy, co się wydarzy. Tu ja bym miał znak zapytania wobec tego byłego szefa FBI, który 12-13 lat było, 2001-2006, Roberta Mullera, numer 3 ze takiej starej rodziny amerykańskiej, który 72-letni dżentelmen, który pokazywany jest jako taki apolityczny. Ale jak popatrzymy, no niby na specjalny nadzorca, jak popatrzymy na niego, to on przecież jest kolegą Jamesa Comeyego i to bardzo dobrym kolegą. Czyli odwołanego dyrektora FBI. Odwołanego dyrektora FBI, więc ja już widzę konflikt interesu, bo w 2004 roku oni razem wbiegli do szpitala w Uniwersytecie Georgetown i poszli do aż
Ashcrofta, wtedy prokuratora generalnego, żeby powstrzymać go przed odnowieniem, podpisaniem takiego rozporządzenia wykonawczego Busha, George W. Busha, ażeby... Słynne czasy tuż po ataku na World Trade Center. Dokładnie, ażeby odnowić program inwigilacji Amerykanów w gruncie rzeczy. Właśnie szef FBI, czyli Mueller, z Comeym wbiegali do sali, na sygnale i wbiegali po schodach, żeby powstrzymać dwóch dżentelmenów, Gonzalesa Alberto oraz Carda z Białego Domu, z West Wingu, zachodniego skrzydła, którzy przybiegli wcześniej, chcieli i tego biednego Ashcrofta, który ledwo zipał tam na, po operacji i leżał w szpitalu, wymusić, żeby podpisał ten dokument. On nie podpisał i później się skończyło tym, że zmieniono ten program, jak gdyby inwigilacji, tam wszystko się ułożyło dobrze. Ja już widzę tutaj problem pewien, ale niewątpliwie tradycja prokuratorów generalnych, czy Independent Counsel, jak to się mówi, czy Special Counsel, bo są różne nazwy, od 99 roku do 99 rządziła tym specjalnym prokuratorem ustawa Government Ethics in Government Act od 78 po Watergate. Później zmieniono, nie odnowiono tej ustawy i w tej chwili tak naprawdę Departament Sprawiedliwości jest gospodarzem tego dochodzenia, czy śledztwa, jakkolwiek to nazwiemy. Przypomnę, że to jest bodajże piąte już dochodzenie, które będzie prowadzone w tej sprawie, o którym powiedział Lindsey Graham, czyli republikański senator, że prowadzone będzie w sprawie karnej tak naprawdę, czy podejrzenia o popełnienie przestępstwa karnego. Piąte dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim jest to kontynuacja tego lipcowego dochodzenia FBI. Przejmuje je teraz Mueller i prowadzi, ale jako ten niezależny już prokurator. A cztery inne, to przecież mamy Intelligence Intel Committees, czyli dwa komitety, czy komisje do spraw wywiadu, które prowadzą już tę sprawę, dochodzenie takie, powiedzmy, śledztwo w Kongresie. Mamy Oversight and Government Reform Committee, czyli komitet dotyczący kontroli, jak gdyby, rządu, który jest w Izbie Reprezentantów, i mamy w Izbie Reprezentantów Komitet do Spraw Sprawiedliwości. One już prowadzą badanie w tej sprawie, tylko pamiętajmy, że one nie mogą postawić zarzutów natury karnych, czy sformułować takich zarzutów, tylko polityczne jakieś formuły możemy przyjąć w tym wypadku, a jeśli FBI prowadzi, czy niezależny prokurator, to tu mogą się pojawić już konkretne zarzuty i przekazanie sprawy przez prokuratora generalnego pod Departamentem Sprawiedliwości, przekazanie sprawy do kogo? Do po prostu sądu. I być może skończy się to sprawą w sądzie. To znaczy, jak może się to skończyć? Prawdopodobnie, jeśli będzie wskazanie na jakieś konszachty, które Trumpa umoczą, wtedy będzie sformułowanie aktów, tak zwanych artykułów impeachmentu i articles of impeachment, zarzutów w Izbie Reprezentantów, który będzie siedział jak taki prokurator, i w ten czas sprawa trafi do Senatu i w Senacie będzie potrzeba 67 senatorów, czyli 2/3, żeby przegłosować te artykuły impeachmentu i wyrzucić prezydenta. Pamiętajmy, że 48 ma tylko demokraci, więc będzie trzeba 19 republikańskich senatorów, żeby przegłosować impeachment przeciwko Trumpowi. Czy będzie to możliwe? Wydaje się na razie mało prawdopodobne. No właśnie, bo te porównania, które się pojawiają z aferą Watergate, są jednak na razie, wydaje mi się, zbyt na wyrost, dlatego że odwołanie dyrektora FBI, no ma prezydent do tego prawo. Oczywiście to jest w obyczaju politycznym, to tak do tej pory nie było, żeby tak, poza Billem Clintonem, który kiedyś odwoływał dyrektora FBI. Williama Sessionsa w 93. Ale to nie było taką korupcję raczej. Tak, tam były takie oskarżenia. Tak, oczywiście takie bardzo... Nie samolotem do córka. Podejrzane. Przyziemne, mniej ważne. A poza tym odwoływano go nie właściwie tak krótko po objęciu przez niego tej funkcji, więc to oczywiście w obyczaju amerykańskim politycznym jest... Zazwyczaj 10 lat szef FBI rządzi. Najważniej był Edgar Hoover, potem 13 lat właśnie Mueller. No ale prezydent mógł de facto to zrobić, a kiedy odwoływał specjalnego prokuratora Archibalda Coxa, Richard Nixon, no też teoretycznie mógł to zrobić, ale wtedy była zupełnie inna sytuacja, prawda? Przede wszystkim kompletnie inna. Nie było uregulowania prawnego jeszcze tej sprawy prokuratora generalnego, to w ten czas właściwie to sąd apelacyjny w District DC w Waszyngtonie powoływał, prezydent mógł odwołać, potem w 78 rok mamy ten Government Ethics in Government Act i jak gdyby prezydent już nie mógł go odwoływać, ale ma pan rację, że Archibald Cox został odwołany, później Solicitor General Robert Bork, który stracił, później nie został sędzią Sądu Najwyższego, za to odwołał właśnie tego człowieka Archibalda Coxa i później Leona Jaworskiego powołano na tego specjalnego prokuratora. Ale pamiętajmy, że w 1800
1876 bodajże roku była pierwszy impeachment procedura i w ten czas taki był prezydent Ulysses Grant, który też odwołał niewygodnego prokuratora, bo mu tam węszył w takiej sprawie Whiskey Ring dotyczące podatków i whisky. Odwołał Hendersona, tak się nazywał ten. Także mamy precedens odwoływania tych prokuratorów. Teraz jest trudno to zrobić oczywiście. Mamy Departament Sprawiedliwości, który jest gospodarzem. Tylko czy tak jak pan mówi, ja za bardzo nie widzę w tej chwili, zresztą Alan Dershowitz z Harvardu, to jest profesor prawa w Harvardzie, autor wielu znakomitych książek, jak gdyby to samo mówił, znaczy ja to myślałem, on to wyartykułował dwa dni temu. Ja nie widzę tutaj wciąż impeachmentowych zarzutów, dlatego że prezydent na Boga ma prawo jako commander in chief i szef egzekutywy, artykuł drugi, prawo do powoływania gabinetu, członków gabinetu i szefa FBI. Jeśli mu nie pasuje, to po prostu może go wyrzucić i nie musi się nawet tłumaczyć. My wiemy jeszcze w dodatku z plotek, że rzekomo powiedział do Jamesa Comey'ego, szefa FBI, którego wyrzucił, I hope you will let this go. Mam nadzieję, że pozwolisz tej sprawie jak gdyby zniknąć, to znaczy sprawie Michaela Flynna i tych całej słowo przeciwko słowu. Gdzie wyrzucać prezydenta? Poza tym pan zauważy, że mamy paraliż polityczny Waszyngtonu. Nie mówimy o agendzie legislacyjnej, o reformie podatków, reformie zdrowia i innych pomysłach, dla których ten suweren amerykański, prawda, słynny, wybrał Trumpa i chce, żeby on realizował tę agendę. My możemy go lubić, nie? Ale w tej chwili mamy jakieś plotki przeciwko plotkom, słowo przeciwko słowom i opowieść o nie tylko impeachmencie, ale nawet niektórzy mówią bezczelnie, to już uważam, nieładnie, że 25. poprawkę z 1967 roku możemy zastosować do Trumpa, która mówi, że prezydenta można usunąć z urzędu, jeśli mentalnie bądź fizycznie jest niesprawny. Wtedy, kiedy gabinet tak zagłosuje i super większość się znajdzie w Izbie Reprezentantów w Senacie, co już w ogóle jest świństwo, prawda? I uważam, że paraliżujemy państwo i ta energia dobra, która mogłaby być na dobrą zmianę amerykańską, idzie na to, że będziemy siedzieć jak Monika Lewinsky i Bill Clinton w tych brudach, aż miną 2-3 lata i wszystko się rozejdzie po kościach. Ale Donald Trump rzeczywiście dostarcza amerykańskim mediom mnóstwo takiego materiału, mnóstwo demokratom dostarcza, bo oczywiście Jamesa Comeya prawo ma odwołać, oczywiście ma prawo dobierać sobie tak gabinet, jak mu się to podoba i ci politycy oczywiście potem muszą przejść te wszystkie przesłuchania, można zostać zatwierdzeni i tak dalej. Ale prezydent ma prawo po prostu tych urzędników oczywiście, ale czy ma prawo w rozmowie z ministrem spraw zagranicznych Rosji mówić to, co mówi, czyli ujawniać informacje wywiadowcze? Moim zdaniem, przykro mi, ale ja uważam, że to jest szczepianie się, dlatego że on powiedział o pewnych informacjach, nie wymieniając nazwiska, nie mówiąc szczegółów, prawda? On w jakiś sposób jest, pamiętajmy, niedoświadczonym człowiekiem i takiego go Amerykanie wybrali i musimy go zaakceptować z tym bagażem doświadczeń jego i ten z dobrodziejstwem inwentarza. I on po prostu popełnił może gafę, ale nie sądzę, żeby kierował się złą wolą, prawda? I żeby robić. Poza tym pamiętajmy, że wyciekają informacje. Wyciekanie informacji, przedstawianie informacji poufnych jest przestępstwem. W tej chwili ja nie widzę jak gdyby wypełnienia znamion impeachmentu Trumpa, a mówi konstytucja w artykule 1 i 2, że można skazać prezydenta albo innego. 62 razy kongres wszczynał impeachment w historii Stanów Zjednoczonych. Wtedy, kiedy jest hajk, jest albo zbrodnia, albo przekupstwo, albo mamy high crimes misdemeanors, albo występki, albo jakąś zbrodnię, którą popełnił przestępstwo prezydent. Ja nie widzę w tej chwili, żeby to zrobił. Natomiast wypuszczanie informacji niejawnych, prawda, tajnych, jest przestępstwem. I w tej chwili i The New York Times, i The Washington Post, i inni ludzie, których nie wiemy jeszcze kto, wypuszcza ciągle jakieś tajne informacje, jak rządzić takim państwem. Poza tym mamy wyjęte z kontekstu różne urywki zdań. Jak dziś wieczorem myśmy rozmawiali razem, prawda, i ja bym pana nagrał, to mogę na pewno i pan może moje zdanie tak wyciągnąć z kontekstu, że okaże się, że my jakieś wielkie tajemnice zdradzamy. Po prostu wydaje mi się, że jest próba jednak załatwienia Trumpa za wszelką cenę. Jest pewna zmowa tych środowisk liberalnych ze wschodniego wybrzeża głównie, prawda, którzy chcą po prostu pokazać Trumpowi jego miejsce w szeregu. I niestety to odbija się kosztem w ogóle rządzenia w Ameryce. Mamy w tej chwili wizytę Trumpa, dzisiaj wyjeżdża do Arabii Saudyjskiej. Dwa dni spotka się z
Nurem Salmanem, prawda, Mohamedem Bin Salmanem, księciem. Skąd wizyta w Brukseli, szczyt NATO? W Brukseli, szczyt NATO, w Watykanie z papieżem, potem na Sycylii spotkanie G7. I tak naprawdę nie mówimy o tym, czy będzie on rozmawiał o Afganistanie, bo mają się zwiększyć oddziały, liczba żołnierzy amerykańskich. Nie mówimy o co z przyszłością paktu tego klimatycznego paryskiego z grudnia 2015 roku. Nie mówimy w ogóle już o innych sprawach wewnętrznych. My gadamy tak naprawdę o pewnych plotach, o plotkach. A już teraz przenosimy się do Pałacu Prezydenckiego na konferencję prasową prezydentów Polski i Niemiec. Pana prezydenta Franka Waltera Steinmeiera wraz z małżonką, czyli pierwszą parę Republiki Federalnej Niemiec. Panie prezydencie, ogromnie dziękuję za przyjęcie zaproszenia, ogromnie dziękuję za przybycie do Warszawy. Nie pierwszy raz pan prezydent jest w naszym kraju, nie pierwszy raz pan prezydent jest w Warszawie, ale pierwszy raz w tej nowej roli, której cieszę się, że mogłem osobiście, bezpośrednio pogratulować. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że pan prezydent jest dzisiaj u nas, ale przede wszystkim bardzo się cieszę, że to właśnie pan Frank-Walter Steinmeier jest dzisiaj prezydentem Republiki Federalnej Niemiec, dlatego że pan prezydent zawsze był wielkim rzecznikiem dobrych relacji polsko-niemieckich i jest też znawcą spraw polskich i naszych spraw sąsiedzkich. Jest bardzo doświadczonym politykiem i cieszę się, że będę miał teraz możliwość z panem prezydentem współpracować w dziedzinie tych relacji, na których mnie też bardzo, bardzo, bardzo zależy. Na tym, żeby one były jak najlepsze, żeby relacje polsko-niemieckie dobrze się układały na tym szczeblu politycznym, jak również na tym szczeblu międzyludzkim, bo to jest także niezwykle istotne. Niemcy są naszym wielkim partnerem, przede wszystkim są naszym wielkim partnerem gospodarczym, są naszym wielkim sąsiadem i chciałbym ogromnie, aby te relacje i polityczne, i gospodarcze, i międzyludzkie układały się jak najlepiej. I o tych sprawach, przede wszystkim właśnie o tych sprawach rozmawialiśmy z panem prezydentem. Ja panu prezydentowi zadeklarowałem, że tutaj w Polsce może mnie śmiało uważać za rzecznika tych jak najlepszych polsko-niemieckich relacji, że ja zawsze będę się starał, aby one takie były. Ja prosiłem pana prezydenta o też taką swoistą opiekę prezydencką w Niemczech nad Polonią, nad mieszkającymi tam Polakami, nad ich sprawami i w tym kontekście także nad realizacją polsko-niemieckiego traktatu, którego 25-lecie obchodziliśmy w zeszłym roku w sposób tak uroczysty. Rozmawialiśmy, proszę Państwa, również o zbliżającym się stuleciu niepodległości Polski i o tym, w jaki sposób moglibyśmy zarysować tutaj elementy także i polsko-niemieckiej współpracy. Będziemy jeszcze na ten temat z panem prezydentem rozmawiali. Będziemy też rozmawiali z naszymi współpracownikami. Z całą pewnością jakąś formułę wspólnego uczczenia tej setnej rocznicy, jak również stworzenia jakiegoś pola kolejnego do współpracy, choćby współpracy historyków w dyskusji na temat relacji polsko-pruskich z tamtych czasów będziemy z panem prezydentem inicjowali. Ale rozmawialiśmy też o sprawach europejskich, rozmawialiśmy o Brexicie, rozmawialiśmy o kwestii problemu Ukrainy, rozmawialiśmy o Rosji, rozmawialiśmy o sytuacjach, które dzisiaj są w Europie, o tym, jak rozwiązywać europejskie kryzysy i jaka jest w tym rola głów państw. Nie mamy żadnych wątpliwości, że Europa dzisiaj potrzebuje dobrej współpracy. Nie mamy żadnych wątpliwości, że żebyśmy byli w stanie przez te wszystkie kryzysy przebrnąć, musimy działać solidarnie i musimy działać wspólnie i że drogą nie jest budowanie podziałów, tylko drogą, którą powinniśmy podążać, jest usuwanie tych podziałów i tutaj duża rola prezydentów w tym. Śmialiśmy się z panem prezydentem, że my jesteśmy od tego, żeby studzić nawet najbardziej rozpalone emocje i uspokajać sytuację i raczej starać się tonować dyskusję i absolutnie nie
nie pozwalać na to, aby wykraczała ona poza te ramy, w których powinna się odbywać. Relacjonowałem także panu prezydentowi moją ostatnią rozmowę telefoniczną z panem prezydentem, nowo wybranym prezydentem Francji, z panem Emmanuelem Macronem. Mówiłem o tym w kontekście tego, co dla pana prezydenta jeszcze wcześniej jako ministra spraw zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec było sprawą ważną, a mianowicie trójstronna współpraca w ramach Trójkąta Weimarskiego. Mówiłem, że pan prezydent Macron zadeklarował mi, że jest zainteresowany tą współpracą i że chciałby tutaj ją jako prezydent Francji prowadzić. Także liczę na to, że będzie ze strony pana prezydenta Macrona tutaj zaproszenie do Paryża po to, aby się w formacie tego Trójkąta Weimarskiego spotkać. Szanowni Państwo, to są te najważniejsze kwestie, o których z panem prezydentem rozmawialiśmy. Jestem przekonany, że to nasze dzisiejsze spotkanie stanowi bardzo dobre otwarcie polsko-niemieckiej współpracy na szczeblu prezydentów państw i że jest to bardzo dobra prognoza na przyszłość, na najbliższe lata. Jeszcze raz z całego serca witam pana prezydenta z małżonką w Polsce i ogromnie się cieszę z tej wizyty. Dziękuję bardzo. Teraz pan prezydent Republiki Federalnej Niemiec, Frank-Walter Steinmeier. Dziękuję bardzo, panie prezydencie, lub też jak mogę powiedzieć, drogi kolego. Kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy, to wtedy jeszcze trudno było przewidzieć, że ja będę prezydentem, a pan jeszcze nie był do końca wówczas prezydentem. Ponieważ kiedy po raz pierwszy się spotkaliśmy w Berlinie, to wtedy pan jeszcze nie objął tego urzędu. Wspominam o tym, ponieważ jestem bardzo wdzięczny i też patrząc wstecz, można powiedzieć, że jest to ogromnym plusem, że mieliśmy okazję, żeby już wcześniej się poznać i nawiązać rozmowę. Wiele rzeczy potem jest łatwiejszych wtedy, kiedy spotykamy się już z ramienia urzędu. Dziękuję nie tylko za serdeczne przyjęcie, tylko również za miłe słowa i gratulacje, które zostały. Wszystko było i Trójca Święta i Maryjo, ale imienia Bożego to nie było. Podczas gdy to Jahwe, ten Ojciec, ten On jest najważniejszy. To jest Bóg. A u nich Maryja, Dziewica, Święty Józefie, a wszystko jest mydło i powidło. Mamo, przyjeżdżajcie. Wszystko jest. One jeszcze bardziej. I na rzecz stosunków polsko-niemieckich chcę się angażować i mam nadzieję, że obie strony będą dążyły do tego z równym zaangażowaniem. Orkiestra, jeśli mogę powiedzieć o samych początkach, którą założył błogosławiony ksiądz Bolesław Markiewicz, najpierw składała się z sierot, z dzieci, które przychodziły. Chciał w ten sposób wychowywać mądrze, poprzez gry, zabawy różne, też teatr. Jeden właśnie z takich jubileuszy i Polska jest, to lubię. Już od wielu lat prowadzona jest przez gminę, kontynuuje. Jest też drugi jubileusz, bo część grupy jest też ze straży ochotniczej. W tym roku 125 lat, jeszcze piękniejszy. Także założycielem jest błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz. Grupa przybyła, żeby zobaczyć Toruń, Radio Maryja, Telewizję Trwam, zobaczyć także Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku. Byliśmy już w Muzeum Multimedialnym o błogosławionym księdzu Jerzym Popiełuszce. Jeszcze grupa przyjedzie na godzinę 19. Zapraszamy wszystkich, ponieważ będzie taki mały występ właśnie tej jubileuszowej orkiestry w sali teatralnej w Górsku, w Centrum Edukacji Młodzieży. No jeszcze nie zdążyli, bo czas nagli, jeszcze jest do zwiedzenia Muzeum Regionalne i też przepiękne też freski zaprowadzenie chrześcijaństwa czy inne. Grupa będzie nocowała jeszcze w Toruniu, jest jeszcze Gniezno w programie. Chciałbym też przy okazji pozdrowić wszystkich Michalitów, bo to założyciel dzisiejszych Michalitów pracujących w Polsce, za granicą, także siostry Michalitki, na czele z Matką Generalną, na czele z naszym ojcem generałem, księdzem Dariuszem Wilkiem. Pozdrawiamy także i proboszcza, księdza Piotra Bieńka. Pozdrawiamy przełożonego, księdza
Antoniego Tyńca na górce, także księdza dyrektora Przybylskiego, który w miejscu piasowym pracuje, pana wójta, który w zasadzie jest takim duchem obecnie tego całej tej orkiestry. Chciałbym jeszcze pozdrowić w Górsku całą parafię, gdzie jeszcze będzie dzisiaj koncert, pracowników Centrum Edukacji Młodzieży, księdza proboszcza i wszystkich też parafian i wszystkich pielgrzymów, bo do muzeum do Górska okazuje się, że przyjeżdżają pielgrzymi z takim nastawieniem zupełnie pobożnym. To nie jest takie muzeum jak muzeum, ale ludzie po prostu modlą się i przeżywają. I o to by nam właśnie chodziło. Tak, tak, żeby ten aspekt religijny związany z wiarą, bo to jest męczennik, prawda? Męczennik. Ksiądz Jerzy Popiełuszko, żebyśmy my też byli odważniejsi. A ma nam wiele do powiedzenia. Dziękuję bardzo, księże Pawle. Obok jest pan Andrzej. Panie Andrzeju, kogo chciałby pan pozdrowić? No, chciałem pozdrowić ojca Tadeusza Rydzyka, tu obecnego z nami ojca, i całą parafię Miejsce Piastowe za koło Radia Maryja i za naszą brać strażacką. Czyli pan ze straży, tak? I z orkiestry też. A na czym pan gra? Na trąbce. Na trąbce. No to trębacz. Dziękuję bardzo. I pan Wiktor. Tak, ja bardzo serdecznie chciałbym pozdrowić, ponieważ jestem przedstawicielem samorządu terytorialnego gminy Miejsce Piastowe, wszystkich mieszkańców naszej gminy, a szczególnie mieszkańców mojej rodzinnej miejscowości Targowisk, z której pochodzę. Już od kilkunastu lat reprezentuję tą miejscowość w Radzie Gminy. I skorzystając z okazji, chciałbym też wszystkim mieszkańcom podziękować za zaufanie, które mnie przez tyle lat obdarzają. Także bardzo serdecznie dziękuję również za zaproszenie i za możliwość udziału w tej modlitwie, tutaj w tej waszej rozgłośni, i za to, że mogliśmy, korzystając z okazji z pobytu w Toruniu, móc to miejsce odwiedzić i wziąć w tym pięknym nabożeństwie udział. Bardzo serdecznie, Bóg zapłać. Bóg zapłać. Panie Wiktorze, pani Katarzyna jeszcze z nami. Chciałam bardzo pozdrowić wszystkich naszych najbliższych, którzy cały czas wspierają nas w tej pasji naszej. Są z nami zawsze, kiedy ich potrzebujemy i wiemy, że zawsze możemy na nich liczyć. A pani jest w orkiestrze? W orkiestrze. I na czym pani? Na trąbce. Też trąbka, tak? Bo to jest orkiestra dęta. Czyli tego typu instrumenty. Gratulacje raz jeszcze z okazji jubileuszu i orkiestry, i straży. To jest fantastyczna rzecz, bo to jest jednocześnie, to są spotkania ludzi ze sobą, próby, też ciężka praca, bo orkiestra wymaga systematyczności, straż też na każde zawołanie, to jest gotowość praktycznie do poświęcenia swojego zdrowia i życia, jeśli przyjdzie taka potrzeba dla drugiego człowieka. Więc Bóg wam zapłać za to wszystko. Miejsce Piastowe, tam czasem jesteśmy też na transmisjach. Pozdrawiamy serdecznie i cieszymy się, że odwiedziliście nas w Toruniu. Bóg zapłać. Jest minuta po 13, teraz wiadomości. W Warszawie trwa drugi dzień Kongresu Polska Wielki Projekt. Dziś dyskusja ekspertów, przedstawicieli świata nauki oraz rządu skupia się na gospodarce. Spotkanie rozpoczął panel z udziałem wicepremiera, ministra finansów i rozwoju Mateusza Morawieckiego. Szef resortów mówił o strategicznych wyzwaniach rozwojowych stojących przed Polską w najbliższych dekadach. W tym kontekście wicepremier Mateusz Morawiecki podkreślił znaczenie wolności gospodarczej, którą rząd chce rozwijać w ramach strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dzisiaj wielkie zadanie w warstwie intelektualnej, czy nawet strategicznej i filozoficznej, które strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju stawia przed sobą, to również odbudowa tej wolności partycypacyjnej, tej wolności dla państwa, wolności w ramach państwa, wolności, gdzie państwo nie jest tym elementem opresji, gdzie państwo nie jest wrogiem nas, tylko państwo jest niezbędnym elementem budowy skutecznej polityki gospodarczej, skutecznych procedur i w szczególności skutecznych regulacji. To staramy się realizować na kilku poziomach. Pierwszy to jest taki bardzo przyziemny, czysto ludzki, to, na czym zależy zwykłym ludziom. Rodzina, praca, płaca i mieszkanie.
Jutro prelegenci będą poruszali kwestie związane z polityką wewnętrzną i europejską, między innymi w obliczu kryzysu migracyjnego. Wręczona zostanie także nagroda imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Kongres zakończy się w niedzielę, a honorowym patronatem wydarzenie objął prezydent Polski Andrzej Duda. Blisko 1,5 miliona złotych, tyle zebrał do tej pory Społeczny Komitet Budowy Pomników Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz ofiar katastrofy smoleńskiej w centrum Warszawy. To wystarczająca kwota na przeprowadzenie konkursu, w którym wyłonione zostaną najlepsze prace, powiedział poseł PiSu Marek Suski. Zaznaczył, że to dopiero pierwszy etap. Zbiórka będzie kontynuowana. Na nagrody zostanie przeznaczone 0,5 miliona złotych. Do 26 maja można zgłosić chęć udziału w konkursie. Jeszcze raz wszystkich artystów, którzy wiem, że niektórzy przygotowują, niektórzy jeszcze nie złożyli dokumentów, zachęcić. Mamy pełne zabezpieczenie na konkurs. Natomiast oczywiście nagrody nagrodami, ale później będą potrzebne pieniądze również na gratyfikacje za wykonanie pomników. Także to nie są wszystkie pieniądze, które są potrzebne i które będą przeznaczone dla artystów za wykonanie pomników. Stąd też, szanowni państwo, jeszcze raz bardzo, bardzo zwracamy się z prośbą do wszystkich, którzy chcieliby godnego upamiętnienia elity polskiej, która zginęła pod Smoleńskiem w tej katastrofie, o dotacje, wykupowanie cegiełek. Pierwszy pomnik miałby stanąć na placu pomiędzy dowództwem garnizonu warszawskiego a hotelem europejskim. Drugi na skwerze księdza Twardowskiego przy krakowskim przedmieściu. Lokalizacja nie jest jeszcze przesądzona. Dlatego profesor Tadeusz Żuchowski, przewodniczący sądu konkursowego, zwrócił uwagę, że projekty będą miały charakter studialny. Zakłada się, że te pomniki w tych miejscach będą. Jak domyślam się, członkowie jury konkursowego, tak to wynikało z naszych rozmów, uważają, że to są optymalne miejsca, ale zdają sobie sprawę z tego, że ta kwestia nie jest obecnie strzygnięta. Dlatego projekty mają charakter studialny, czyli jest pewna dowolność z opracowaniem szczegółów. Od kilku lat trwają dyskusje na temat miejsca i formy upamiętnienia ofiar katastrofy smoleńskiej w reprezentacyjnym miejscu stolicy. Prawo i Sprawiedliwość oraz część rodzin ofiar katastrofy chcą, by pomnik smoleński stanął przed Pałacem Prezydenckim na krakowskim przedmieściu. Na tę lokalizację nie zgadzały się władze stolicy, opierając się na opinii stołecznego konserwatora zabytków. Przed Sądem Okręgowym w Poznaniu miał ruszyć dziś proces Arkadiusza Eł, pseudonim Hos. Mężczyzna, który kierował grupą przestępczą i wyłudził kilka milionów złotych, tak zwaną metodą na wnuczka, zasłabł dziś na sali rozpraw. Sąd odroczył proces do 28 czerwca. Hos prowadził działalność przestępczą w Niemczech, Szwajcarii i Luksemburgu. Problem wyłudzeń pieniędzy od osób starszych występuje również w Polsce. W poniedziałek ofiarą oszustów padła 86-letnia mieszkanka Białegostoku. Tomasz Krupa, rzecznik podlaskiej policji, podkreśla, że metody, jakie stosują przestępcy, są bezwzględne. Ludzie tak naprawdę tracą w wyniku tych działań przestępczych oszczędności życia. Mieliśmy w poniedziałek w Białymstoku taki przypadek, że 50 tysięcy 86-letnia kobieta tak przekazała oszustom. Natomiast no, oni, co tu dużo mówić, stosują metody w stosunku do tych swoich ofiar, no takie dość bezwzględne, tak, podszywania się pod albo swoich wnuczków, albo pod wnuczków, albo kogoś z rodziny, tak, albo wręcz uwiarygadniają się, że są policjantami. Arkadiusz Eł, ścigany listem gończym, został zatrzymany 16 marca na warszawskim Żoliborzu. Członkowie grupy prowadzonej przez Hosa mają na swoim koncie milionowe wyłudzenia. Jednorazowe oszustwa sięgały średnio około 50 tysięcy euro. Kłamliwy zwrot polskie obozy znów pojawia się w zagranicznych publikacjach. Tym razem użyto go jednak w niemieckim podręczniku do historii. Kolejny przypadek zakłamywania prawdy historycznej pojawił się w kompendium przeznaczonym dla wyższych klas szkół średnich w Bawarii. Alarm w sprawie podniósł Polak mieszkający w Niemczech, którego syn przygotowuje się do matury. Mężczyzna opublikował na jednym z portali społecznościowych kontrowersyjny fragment podręcznika. Sprawą zajęła się już polska ambasada w Berlinie, która wraz z placówkami konsularnymi przeprowadza kwerendę wszystkich podręczników w Niemczech pod kątem wadliwych kodów historycznych. Interwencję w tej sprawie podjęła także Reduta Dobrego Imienia, mówi rzecznik prasowy Reduty Urszula Wójcik. Przygotowujemy w tej chwili oficjalne listy do wydawnictwa i sprawdzamy, w jaki sposób funkcjonują.
funkcjonuje system edukacji w Niemczech, tak abyśmy mogli zareagować na ten podręcznik i w jakiś sposób spowodować, żeby takie tego typu treści miały więcej miejsca w podręcznikach, w których uczą się dzieci. Wspieramy bardzo mocno ambasadę i Ministerstwo Spraw Zagranicznych w tej kwestii. Wiemy, że to jest bardzo palący problem i kwestia podręczników jest niezwykle istotna. Dochodzą do nas głosy, że takie rzeczy mają miejsce nie tylko w podręcznikach do historii w Niemczech, ale także w innych krajach, w Francji czy w Norwegii. To wszystko monitorujemy i będziemy interweniować. Interwencję w tej sprawie zapowiedział też konsulat generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Monachium. W jego ocenie zapis w niemieckim podręczniku jest bulwersujący. Niezgodnego z prawdą historyczną określenia polskie obozy zagłady używały wcześniej także m.in. niemieckie media. W kraju bezchmurnie, miejscami zachmurzenie małe lub umiarkowane. Temperatura maksymalna od 22 stopni na krańcach północnych do 28 na zachodzie i południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu porywisty, południowo-wschodni. Na barometrach w Warszawie 1003 hektopaskale ciśnienie będzie powoli spadać. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Dziś w programie Westerplatte Młodych i audycji Czas Wzrastania porozmawiamy na temat naszej motywacji i samodyscypliny.